Raz. Super. Nie. Słychać, tak? Słychać. Super, dzięki. Po próbie mikrofonu. Cześć. Ja już zacznę. Wiem, że jeszcze niektórzy pewnie dojadają obiad i grają w quiz, ale powoli możemy startować. I tak najpierw mówię takie podstawowe rzeczy, więc najwyżej, jeżeli ktoś dojdzie, to sobie nadgoni. Więc cześć, ja jestem Michał i postanowiłem zrobić prezentację o Symfony Messengerze jako samym komponencie bez frameworka, dlatego że fajnie nam się sprawdził w projekcie. Potem używaliśmy go jeszcze w kilku innych projektach i zawsze byliśmy z niego zadowoleni. Kilka pytań na start. Pierwsze moje pytanie będzie na pewno takie. Kto z was już wczoraj był na Biforze? Trochę rąk jest. Nie wiem, jak wasz Bifor nasz się skończył o drugiej, więc tak porządnie. Drugie pytanie, już tak bardziej na poważnie, to kto z was zna i stosował CQRS-a w projektach? Parę osób. A kto nie stosował w takim razie? Więcej, troszeczkę, dobrze. A może nie CQRS, tylko w ogóle command bus sam w sobie, kto stosował, jest trochę rąk. Event bus to pewnie większość. Dobra. Pytam, żeby wiedzieć, czy robić takie intro trochę do CQRS-a. Będzie mega nieprofesjonalne intro do CQRS-a. Może zawierać trochę błędów, to jest pewnie trochę moje spojrzenie, więc wybaczcie, ale nie chodzi o to, żeby idealnie tego CQRS-a przedstawić, bo tych prezentacji trochę było od paru lat na różnych konfach PHP-owych. Jakbyśmy się cofnęli jeszcze wcześniej, to jak wchodziła obiektówka, to ona tam od razu, dosyć na początku był taki, taka zasada, takie podejście CQS, Command Query Separation, żeby metoda na obiekcie albo pobierała wartość, albo modyfikowała, czyli pobiera stan, albo modyfikuje stan. Nie robi dwóch rzeczy naraz. Nie robi tak, że coś update'uje i zwraca też ten stan. Jakby w rozwinięciu trochę do tego, na wyższym poziomie, na poziomie już bardziej architektury samej aplikacji, jest CQRS. I może jako przerywnik najpierw, zanim opowiem o CQRS-ie, może się okazać, bo wieczorem są Jeopardy i teraz byłem na Jeopardach, gdzie było takie pytanie o rozwinięcie skrótu. Uwaga, jakby oba koncepty bardzo podobne, tu jest Command Query Separation, a w CQRS-ie jest Command Query Responsibility Segregation, nie Separation. Można stracić punkty. Dobra, to generalnie działa tak, że stan systemu modyfikują komandy. To są takie klasy, które mają swój handler też. A odczyt stanu systemu robimy przez query. Czyli nie na poziomie obiektu, tylko w ogóle na poziomie całego systemu tak naprawdę ten sam koncept wdrożony. I teraz to sobie możemy jeszcze rozbudować. I możemy mieć dodatkowo w systemie, poza komandami, które żądają jakiejś zmiany, możemy mieć eventy, które informują, że jakaś zmiana zaszła w systemie. Więc mamy takie trzy kanały, powiedzmy, propagowania informacji, żądań w systemie. Query bus, command bus i event bus. I one się troszeczkę od siebie będą różnić. To jest jakby wszystkie można nazwać wspólnie message busem. Natomiast jeżeli chodzi o różnice, to jest tak, że command bus na przykład zawsze musi mieć jeden handler. Nie może nie mieć handlera i nie może mieć ich 10, ani dwóch, ma mieć jeden handler. Tak samo w query busie. Natomiast w event busie, tak samo jak macie event dispatcher w Symfony, może tych handlerów być od zera do wielu. I teraz w przypadku command busa, command bus nie zwraca wartości. To jest ten CQRS właśnie, tak? On wprowadza zmianę, a nie odczytuje zmianę, ani też nie wprowadza i odczytuje zmianę, jakiegoś stanu. Odwrotnie w query busie, on nie wprowadza żadnych zmian, tylko zwraca jakieś wartości. No i w event bus raczej nic nie zwraca, on reaguje, jakiś inny fragment systemu ma zareagować na zmianę w tym fragmencie systemu. Jeżeli chodzi o asynchroniczność, też są różnice. Komandy możemy obsłużyć asynchronicznie po otrzymaniu żądania, zwrócić OK
i później dopiero je przetworzyć. W przypadku query to może być trudne, więc raczej to obsłużymy i od razu zwrócimy wynik. A w event busie spokojnie możemy sobie kolejkować. Podejrzewam, że jak macie na przykład płatność i leci event i reakcją na to jest wysłanie maila, tak to się stanie chwileczkę później, to się nic nie stanie tak naprawdę złego. Będzie to ok. Natomiast dzisiaj nie o CQRS-ie, tylko o Messengerze symfonowym, czyli o message busie. Zanim powstał Symfony Messenger, to tych message busów było już trochę dostępnych na rynku i one, niektóre z nich były naprawdę popularne. Już był Tactician, był Simple Bus, Proof miał swój Service Bus. No i do tego doszedł Symfony Messenger i ja nie jestem pewien, czy to w ogóle będzie zaakceptowane, ale wiem, że był PSR do message busa i on był taki specyficzny, bym powiedział. Tam się zaczęły te kłótnie wokół różnych PSR-ów i mi się jakby sam ten do message busa też nie podobał, więc skupiliśmy się u nas w firmie na tym Symfony Messengerze i on troszeczkę buduje na doświadczeniach z tych poprzednich różnych implementacji. Jest rozwinięciem tych implementacji. Zresztą jak wyszedł w wersji 4.0 albo 4.1, chyba 4.0, to w 4.1 już działał całkiem inaczej, więc też to zmieniali w międzyczasie. Jako komponent wystarczy po prostu go zaciągnąć kompozerem, on nie ma żadnych dodatkowych zależności, zaciągamy sobie, już możemy na nim działać. Jest dosyć lekki, ale w sensie jako kod, natomiast ma jeden taki minus, że jest dosyć skomplikowany. I jak sobie zobaczymy na to, jak on jest zbudowany, no to od razu widać, że ten koncept jest dużo szerszy niż, nie wiem, o, uda się pokazywać. Koncept jest dużo szerszy niż to, co widzimy w jakim message bus, czy w message bus, powiedzmy na przykładzie command busa, to mamy tak, że jest command, jest jego handler i jedyne, co musi zrobić command bus, to go połączyć, tak, w najprostszym scenariuszu. Aha, dlatego komanda mam ten handler, wykonuje i ok. W tym przypadku też tak się dzieje, ale jeszcze dodatkowo message, czy tam na przykład command, jest opakowany w taką kopertę, w envelope. I na tej kopercie się przykleja znaczki z informacjami. I te znaczki, te informacje dorzucone do koperty zawierają dodatkowe informacje. Żeby wam nakreślić lepiej, możemy na przykład tam wrzucić, są takie informacje czasem, które nie są potrzebne i nie wynikają z domeny, a które są potrzebne do przetwarzania wiadomości. To może być na przykład tracking ID taki, tak? Wchodzi request do systemu, przejdzie przez ileś mikroserwisów, coś tam się stanie dalej i chcielibyśmy mieć w logach jedno ID całego requesta, przez które to przeszło. Możemy sobie to w envelope też dać. Możemy mieć źródło wiadomości, używamy w projekcie tego do odnotowania, skąd przyszła wiadomość, żebyśmy wiedzieli też, które systemy zewnętrzne w ogóle informować o tej zmianie. I poza tym envelope'em, taka druga zmiana to jest sender i receiver. I to są dosyć proste zmiany. One po prostu pozwalają nie tyle obsłużyć od razu taką wiadomość, tylko pozwalają ją wysłać dalej, na przykład do RabbitMQ i później sobie ją pobrać i obsłużyć w innym procesie. Jest jeszcze middleware, ale to dużo message busów ma ten middleware i do tego też jeszcze dojdziemy. Jeżeli chodzi o chciałbym to w ogóle oprzeć o przykłady i wymyśliłem sobie taką prostą aplikację do to-do listy. I teraz mam nadzieję, że mi się uda przełączyć. Nie widzicie, nie? Dobra, czy co ja zrobię troszeczkę inaczej, bo wy widzicie nie to, co trzeba, a ja nie będę widział, co piszę, więc ja jednak zrobię klonowanie ekranu. U mnie widać, o, u mnie działa. No. Żeby uprościć sobie trochę tą implementację, to cała implementacja ma repozytoria in-memory, więc musi działać w jednym procesie, żeby nie zgubić danych. I użyłem takiego narzędzia, które się nazywa PsySH, może niektórzy kojarzą, to jest taki shell PHP-owy,
W tym sensie, że ja tutaj sobie coś w PHP mogę pisać i testować, jak ten kod zadziała. I ja w tym SH dodałem, on ma jakieś komendy, ale dodałem sobie dwie komendy. Jedna to jest to do add i to do list. One mają też aliasy A i L, żeby trochę mniej pisać. Dobra, i po prostu jak wpiszę A, to mogę dodać nowe zadanie do to do. Test. Jutro jest dodany i mogę pobrać listę. Jest ten task. Jak teraz sobie wyjdę z PSH i odpalę na nowo i poproszę o listę zadań, to już ich nie ma. Nie, jest po prostu implementacja in memory. I to jest zbudowane w oparciu o właśnie command bus. Tak samo mógłbym ten sam kod użyć do dodawania to do przez jakieś API z dowolnego źródła. Zobaczmy sobie, jak mniej więcej wygląda kod do tego. Ja zacząłem od po prostu komanda. I komand to jest zwykła klasa, która ma informacje, które potrzebujecie do wykonania. Nie musicie implementować żadnych interfejsów, żadnych specjalnych metod. To jest no, zwykła jakaś tam klasa, tak, z danymi. I w moim przypadku sobie dałem UID, bo chcę mieć narzucony, żeby móc zwrócić na front na przykład. Mam opis taska, mam datę, do kiedy ma być zrealizowany, czyli deadline, i mam, czy jest zrobiony. Ja sobie przy tworzeniu tej klasy mam po prostu typowane wszystkie zmienne, które są przekazywane, więc nie muszę nawet walidować. Wiem, że dostanę stringa z opisem, wiem, że dostanę datę i true, false, czy zostało zrobione. I teraz handler tak samo, nie musi implementować żadnego specjalnego interfejsu, on ma po prostu metodę invoke, która przyjmuje tą klasę, którą ma obsługiwać jako parametr. No i tutaj po prostu tworzę już sobie, nie wiem, na przykład retencję do bazy danych, przepisuję sobie dane i wywołuję save na repozytorium. I to jest praktycznie wszystko, co ja muszę zaimplementować. Jedyne, co zostaje, to skonfigurowanie tego command busa. I ja zacząłem od tego, że zdefiniowałem sobie w dependency injection kontenerze, zdefiniowałem sobie ten handler, żebym miał jako serwis, bo ja muszę mu przekazać repozytorium, nie będę tego konfigurował na sztywno, tylko mam to w DI. I użyłem takiego DI nie symfonowego, tylko też od Fabiana Pimple. On był chyba w Sileksie używany, jest po prostu bardzo leciutki. A tak naprawdę użyłem go w tak prostej formie, że jakbyście kiedyś poszukali, jest taki dependency injection container napisany w jednym tweecie. I on praktycznie wyspełnił te założenia, które tutaj potrzeba. Fajne doświadczenie, można sobie go napisać bardzo szybko i trochę porozwijać dla zabawy. Już teraz tweety są dłuższe, bo on powstał, jak miał jeszcze 140 znaków, więc teraz już można dorzucić jakieś fancy feature'y do niego. I później ten handler muszę zarejestrować w takim czymś jak handler locator. I tutaj to jest bardzo proste. Mówię, że ta klasa komanda ma być obsługiwana przez taki, a nie inny handler. To jest akurat tablica handlerów, bo tych handlerów w przypadku event busa może być więcej, a message bus obsługuje wszystkie scenariusze możliwe. I następnie muszę utworzyć już message bus konkretny, czyli mój command bus. I tworzę to, muszę tu jeszcze wrzucić message middleware, który dostaje ten lokator, tego lokatora. Zaraz do middleware'u sobie dojdziemy. Natomiast ten kod, który pokazałem teraz, to jest dokładnie to, co działało w tym PSH. On już obsługuje dodawanie, prawie dokładnie, bo dla ułatwienia mam jeszcze listowanie. Wywołanie tego kodu wygląda tak, że tworzę sobie command, który jest zwykłym obiektem, on ma te dane, które potrzebuje, przekazuje dispatch, robię na command busie. Command bus już się zajmuje tym, żeby odpowiednia klasa to obsłużyła i tak naprawdę tyle. Natomiast to jest mało emocjonujące do tej pory, bo niewiele robi i dlatego zerknijmy sobie najpierw na middleware'y. Middleware'y są jak cebule, czyli mają warstwy, tak można sobie pomyśleć, i są też jak ogry. Natomiast ta analogia do cebuli jest troszkę lepsza chyba. Zaraz zobaczycie dlaczego. To działa tak, że
ten middleware pierwszy, one są po kolei poustawiane, w sensie narzucacie kolejność. Wtedy jak trafia wiadomość do systemu, to pierwszy middleware może coś tam porobić swojego i wywołuje next. Wtedy ta wiadomość trafia do drugiego middleware'u, który też może robić coś swojego, osobno, nie wiem, logować coś, robić cokolwiek i może zmieniać też tą wiadomość. I on potem wywołuje next i to trafia do kolejnego middleware'u. W końcu jak trafi do ostatniego middleware'u, to on jak wykona next, to nie pójdzie dalej, tylko wróci do drugiego, który znowu może coś porobić i jak on skończy cokolwiek robić i zwróci wartość, to pójdzie do tego pierwszego middleware'u. Więc jak mamy taką cebulę, tak ją, tą wiadomością ją przebijamy. Ona przechodzi przez warstwę, aż dojdzie do środka i później ten patyczek się przebija z powrotem przez te warstwy. Dlatego myślę, że lepiej nie myśleć o tym ogrze, którego przebijamy i przechodzi przez jego warstwę. Więc zobaczmy sobie, jak można tego middleware'u użyć. Można go użyć do masy różnych rzeczy, ale zobaczmy, ja chciałbym pokazać wam logowanie. To jest, czyli logowanie zdarzeń. Jest gwiazdka, bo to nie jest do końca potrzebne, bo ten taki logging middleware jest dostępny domyślnie w Symfony Messengerze. Natomiast ten mój dodatkowo zapisuje czasy, więc można sobie zobaczyć, ile czasu trwało przetworzenie w handlerze już docelowym tej naszej wiadomości. Middleware, żeby zaimplementować, już musimy się zgrać z konkretnym interfejsem. Jest to middleware interface i ma całą jedną metodę, której implementacji wymaga i to jest metoda handle. Ona przyjmuje sobie envelope, w której jest ta nasza wiadomość w tym envelope'ie i przyjmuje też stack interface. I teraz zobaczcie, pobieram sobie wiadomość z envelope'a, czyli ten nasz command w tym przypadku. Coś tam sobie loguje, później wywołuje kolejny middleware, tutaj tym stack next handle, to jest dokładnie ta sama metoda tutaj. Tak, świetnie, sorry. Dobra, nie mam jak rysować za bardzo, więc to olejmy. Mam nadzieję, że widzicie. Czyli metoda handle, którą implementujemy, to jest dokładnie ta, którą wywołujemy tutaj w tej linijce. I potem znowu, jak ona wróci do mnie z jakimś tam rezultatem, to ja mogę coś tam sobie robić dalej, jakąś logikę i później mogę, zwracam ten rezultat, bo akurat nie modyfikuję rezultatu wywołania w tym moim middleware'ze. I takich przypadków, jak można użyć takiego middleware'u, jest więcej. Można sobie na przykład startować i komitować transakcje na bazie danych. Można dispatchować eventy automatycznie zamiast w każdym command handlerze i można walidować komendy i taki middleware jest dostępny. On pozwala po prostu określić grupy walidacji dla komanda i nie pozwoli przetworzyć komanda, jeżeli nie przejdzie walidacji. Tak, jeżeli wyjdę teraz z tego, ale mnie dzisiaj nienawidzi ten. Dobra, zrobię sobie tylko checkout na step 2 i tutaj mam dodany ten middleware do logowania, więc jak odpalę PsySH i teraz znowu dodam, lista jest pusta, dodam jakiś task z jakąś, może bez daty tym razem, on został dodany, to jak wyjdę, to będę miał var log, command log, mam zapisane, ten mój middleware do logowania zapisał, akurat handler się wykonał, może przyniosę wyżej, żeby osoby dalej widziały. Ten handler się wykonał bardzo szybko, więc tutaj nie widać czasu, ale moglibyśmy sobie to używać do jakiegoś debugowania wolnych elementów w systemie. I teraz dochodzimy do tych envelope, bo middleware działa na envelope, a przecież przekazaliśmy mu command nasz, czyli jakiś tam message. Envelope, tak jak mówiłem, opakowuje nam komandy, czy w ogóle message w te koperty, które pozwalają mieć więcej informacji. I tam między innymi w tej domyślnej implementacji, czyli bez implementowania swojego middleware'u i swoich envelope'ów, czy swoich stampów tak naprawdę, możecie użyć tej walidacji. No bo walidacja to raczej nie jest część ta domeny, komanda, więc można wrzucić w envelope informację, jaka ma być grupa walidacji, że ma być walidowane.
I wtedy middleware, jeżeli macie wpięty do walidacji, patrzy, aha, są odpowiednie informacje, mam to zwalidować. Ja sobie zrobiłem tak testowo middleware właśnie do tego request ID, żeby go mieć i móc z niego korzystać. I żeby dodać informacje do envelope'a, trzeba zaimplementować stamp interface. I ten stamp interface nie wymusza zaimplementowania żadnej metody, on po prostu jest interfejsem i tyle, w sensie pustym. I ja mam po prostu request ID, który przyjmuję w konstruktorze i pozwalam go pobrać. To jest cały mój ten znaczek, który chciałbym dodać. Jak wywołuję taki command, to muszę teraz troszeczkę zmienić to wywołanie, bo do dispatch nie przekazuję bezpośrednio commanda, tylko pakuję tego commanda w ten envelope i mówię, że ta koperta jest ze znaczkiem tym moim request ID stamp i przekazuję request ID tutaj po prostu do niego. I już mam swój envelope ze swoimi danymi. Mogę w tym moim logging kontrolerze, w moim logging middleware, mogę teraz pobrać nie tylko wiadomość, ale mogę też poprosić ten envelope o pobranie wszystkich znaczków, które implementują moją klasę. Można ich dodać wiele tej samej klasy. Jeżeli takie znaczki istnieją, to ja po prostu z pierwszego biorę request ID i będę go używał też w logach tutaj niżej. Dorzucam go do tej wiadomości, którą loguję. I znowu, jeżeli sobie zrobię checkout na step trzeci, i czyli tutaj już mam ten envelope z tym request ID i odpalę CSH, to teraz tak, nie mam żadnych zadań, dodam zadanie, request ID na przykład, tak, jest dodane, to jak wyjdę i poproszę o wyświetlenie, a może tak, znowu, to tutaj już ten request ID, który był nadany, się wyświetla do góry, więc mogę sobie trace'ować, co się stało z zapytaniem, jakie komandy były w systemie odpalane, jakie eventy, czy cokolwiek śledzę tym logging middleware. I to tak naprawdę cała filozofia z tymi znaczkami. Są jeszcze transporty. I tak jak mówiłem, one pozwalają wysłać do RabbitMQ, odebrać z RabbitMQ z jakichś innych systemów kolejkowania. I tutaj miałem na tyle problem z przykładem, że wszystkie fajne już są zaimplementowane. Nie będę drugi raz RabbitMQ implementował. Więc zrobiłem taki transport bardzo użyteczny. Na pewno wszyscy używacie tego do przekazywania zadań dalej. I to jest CSV. Będzie zapisywał zadania do CSV, później będzie można z CSV wczytać. Wrócę na chwilę jeszcze do tego, jak wygląda taki transport. Transport się składa z sendera, który wysyła na zewnątrz, czyli będzie zapisywał do CSV, i z receivera, który będzie pobierał z CSV i wrzucał do message busa. Sender jest prościutki tak naprawdę, bo znowu sender interface, jedna metoda send, która dostaje envelope, i ten sender po prostu otwiera sobie plik w trybie append, bierze wiadomość, którą ma wysłać, i wrzuca go do CSV-ki tam w takim formacie, że jest UID, treść taska, deadline w takim i takim formacie, i później informacja, czy został wykonany, czy nie. Zamykam plik, żeby tam nic się nie lokowało, i zwracam ten envelope dalej, nic z nim nie robię więcej. Receiver trochę inaczej działa. Receiver działa nie na jednej wiadomości, tylko dostaje źródło i dopóki z tego źródła są wiadomości i ma zgodę na to, to ma produkować message do message busa. Więc ja otwieram plik do odczytu i dopóki mam zgodę, czyli should stop nie jest na true ustawione, to po prostu sobie czytam kolejne linijki, parsuję odpowiednią datę i wrzucam sobie to na command już w takim formacie, jak mnie to interesuje. Czyli z CSV robię command, to jest zwykły jakiś tam translator i wywołuję handler, który mam przekazany do mojego receive właśnie. I tyle. Tutaj mam sleep, żeby nie obczajać tego pliku cały czas, tylko jeżeli skończyłem go przetwarzać, ok, czekam, nie jest should stop, to sprawdzam, czekam, nie jest should stop, to sprawdzam. Jak mi kazał się zatrzymać, w sensie z zewnątrz przyszła informacja, że już mam przestać, to zamykam plik i tyle. I teraz tak, zobaczmy sobie, czy to działa.
powinienem mieć też tutaj już to zaimplementowane. Aha, może tak, najpierw wyjdę i wam pokażę, że tutaj poza kompozerem i takimi standardowymi katalogami projektu nic szczególnego nie ma, więc sobie odpalę teraz tego psy.sh i dodam nowe zadanie. Dobra, zadanie jest dodane i jak wyjdę, to pojawił mi się, nie pojawił mi się, czyli nie ten step. Dobra, jeszcze raz. Przejdę na step 5, psy.sh, dodam zadanie, wyjdę i mam teraz tutaj taki plik to do's się pojawił, oto jest nowy plik. Jak go wyświetlę, to mam w CSV po prostu zapisane to, co tam wpisałem do to do. Nie? Tak samo mógłbym go teraz wczytać, więc o ile bym chciał korzystać z tego interfejsu psy.sh, to nie muszę mieć naprawdę żadnego zapisywania do bazy danych, tylko mógłbym sobie to tak skonfigurować, że przy starcie ten receiver wczytuje cały plik, jak wczyta, to jest koniec inicjalizacji tego softu. Podejrzewam, nie wiem, czy widzieliście te systemy do obsługi dużych sieci sklepowych, jakieś Euro, RTV, oni mają wszystko w DOSie. Myślę, że taka lista to do by się u nich sprzedała jako dodatek. I to tyle, jeżeli chodzi o tak naprawdę wszystko, co się da zrobić. Możecie sobie tych middleware'ów napisać dużo, możecie sobie envelope'y dodać, stampy do envelope'a dodać, możecie transporty swoje utworzyć, które, nie wiem, będą wysyłały, to by było ciekawe. Transport, który wysyła zadanie na maila do pani Jadzi na przykład, nie? Jest, wpada zamówienie i transport, pani Jadziu, nowe zamówienie, proszę obsłużyć. Też się da zrobić tak naprawdę i ona już to obsłuży, już nie handler w kodzie, tylko jakaś tam pani Jadzia. Dobra. W QueryBusie identycznie, to jest taki sam message, czyli tworzę sobie nie command teraz, tylko query, nazywam go na przykład list to do. Nie mam żadnego filtrowania, paginacji, nic, więc nie mam żadnych parametrów w ramach tej klasy. Po prostu sobie jest, pusta. I mam handler. I ten handler znowu identycznie. Ma po prostu metodę invoke, która przyjmuje tą klasę, która jest tym moim query i zwraca wynik. Dopiero ten tricky part się zaczyna w momencie, w którym będziemy chcieli pobrać wartość. Setup DI jest taki sam. Zapisuję sobie handler jako serwis, QueryBus handle locator znowu dla QueryBusa, zakładam, że lepiej mieć osobny w tej samej formie i tak samo tworzę QueryBusa. Ma ten middleware, który obsługuje po prostu handler i jeżeli chcę sobie tego użyć, to teraz dispatchuję tak samo, jak dispatchowałem w command busie moje query. Jedyny myk jest taki, że muszę pobrać wynik, który jest klasy envelope i na tym envelope mogę pobrać ostatni znaczek, który implementuje klasę handleStamp i tam będzie wynik tego, co handler zwrócił. Czyli nie jest tak, że bezpośrednio dostaję z wyniku wywołania dispatch już wynik tego, co zwrócił handler, tylko muszę dopiero pobrać znaczek i z tego znaczka pobrać wynik. To jest właśnie to, co zmienili między wersją pierwszą wydaną a drugą. I teraz tak, event bus będzie znowu wyglądał bardzo podobnie, tylko spróbujemy wysłać maila, o właśnie, można też na eventach wysyłać maile, tylko że, okej, mieliśmy add new to do command, więc event będzie mówił, że dodano ten to do, bo on to po dodaniu ten event sobie rzucamy, czyli już to się stało. Ma te same informacje, praktycznie dla ułatwienia ma metodę from command, żeby nie przeklejać wszystkiego do konstruktora, tylko sobie przekazujemy komanda, którego on dotyczy i on sam się tworzy. I handler, znowu, żadnej klasy nie musi, żadnego interfejsu nie musimy implementować, invoke na klasę, którą ma obsługiwać i żeby nie wysyłać maili, to po prostu printf robię, tylko żeby pokazać, że ta wysyłka maili działa. I teraz jeszcze w handlerze komanda muszę ten event zdispatchować, bo inaczej ten event sam nie poleci na event busa, więc po prostu dodaję nową zależność dla handlera, to jest event bus
I po skończeniu obsługi komanda rzucam sobie ten event na event bus. I to jest wszystko, co muszę zrobić. Tak samo wygląda setup praktycznie. To jest taka jedna mała uwaga, na którą się łatwo naciąć, jak będziecie sami konfigurowali event bus. I to jest to true na końcu. Bo najczęściej się implementuje event bus tak, że już są handlery do niego. Więc to wszystko będzie działać. Aż pewnego pięknego dnia na przykład stwierdzicie, dobra, nie wysyłamy już tych maili, wyłączycie ten handler dla maili i zaczną sypać się 500. No to dlatego, że domyślnie ten handle message middleware rzuca exception, jeżeli nie ma handlera. Jeżeli nie znajdzie żadnego handlera, rzuci exception i na tym się skończy obsługa. Więc tutaj trzeba dać true, żeby powiedzieć, może nie być handlera, to jest ok, sytuacja, po prostu olewamy. I teraz jeszcze szybkie demo, jak to działa, ale nie ma jakichś fajerwerków, po prostu powinien wyświetlić mi w konsoli, że poszedł mail. Jest, new to do email notification o email test, zostało to wysłane w cudzysłowie i tak naprawdę mamy to gotowe. Możemy sobie tutaj na przykład, nie wiem jaki macie pomysł, coś można z tudu zrobić, tak? Jakiś tam, być może jakiś, wysłać do systemu zewnętrznego, na przykład do Google Calendar, jeżeli jest data i sobie wrzucić do Google Calendar taką informację. I chyba najlepsze jeszcze w całym tym Symfony Messengerze jest to, że on się świetnie integruje z frameworkiem. My akurat mieliśmy Symfony w jakiejś starej wersji i ona się nie integrowała totalnie z tym Messengerem, więc napisaliśmy tę integrację częściowo sami. Ale jeżeli chodzi o dispatch, to w ogóle po prostu w kontrolerze, załóżmy, mówicie, daj mi ten message bus, ja dispatchuję jakiś tam message. A handler, wystarczy, że implementuje message handler interface, który jest pusty i ma w invoke klasę, którą ma obsługiwać. I nie trzeba nic tagować, nie trzeba nic w DI konfigurować. On po prostu, w sensie, bo Symfony sobie ogarnie, że dla tej klasy jest taki handler i to wam zepnie. Także piszecie dwie klasy i już to działa. I jest świetnie ogarnięty routing. Routing, czyli to, co się ma dziać z wiadomością, która trafia do message busa. Można sobie zdefiniować nie tylko, że ta wiadomość ma być obsłużona przez inny handler, niż wynika to z tej automatyki, ale można sobie zdefiniować na przykład, że myślę, że fajny przykład, dobra. Można sobie zdefiniować, że wszystkie message, które implementują interfejs send to email, mają trafić też do transportu e-mail. Czyli możecie sobie dowolnie definiować, jak ten interfejs jest zaimplementowany, jak rozszerza tą klasę, jak jest tej klasy, to nie rób tylko handlera, tylko wyślij na ten transport, albo obsłuż handlerem i wyślij na ten transport. Można sobie to bardzo mocno konfigurować i zmieniać po prostu w YAML-u bez wchodzenia gdzieś tam już w kod. I ułatwia bardzo mocno debugowanie też, bo można, są komendy w CLI, które pokazują, co zostanie wywołane w momencie, w którym zdispatchujecie daną klasę. Że ten handler, że coś tam się stanie dalej. Jest tego troszeczkę więcej, natomiast myślę, że to nie są już jakieś mega zaawansowane rzeczy. To wszystko, co pokazałem, czyli middleware, stampy, envelope i transporty, to jest więcej niż może być potrzebne. Raczej rzadko się używa chociażby transportów swoich i to pozwala zaimplementować bardzo dużo systemów, czy praktycznie każdy system w tym podejściu. Ja wam tylko powiem, że my na przykład już w niektórych projektach nowych zastępujemy ten event dispatcher Symfony na właśnie Symfony Messenger, bo trochę łatwiej, nie trzeba tam tagować tego event listenera, że on ma działać, tylko po prostu się go pisze i on już od razu działa. A jakby sam komponent pozwala nam też dorzucić jeszcze command bus i query bus, więc nam ogarnia więcej scenariuszy i mamy mniej tych komponentów do ogarnięcia w systemie. Z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję i czekam na pytania. Mhm.
chyba się sala ucieszyła, że masz. Okej, pytanie jest, jak odpalać konsumentów, tego receivera tak naprawdę. No raczej musisz pilnować, żeby proces stał, czyli superwizorem, albo jak to nie jest, jak to nie musi być bardzo szybko obsługiwane, to możesz co jakiś czas odpalać proces, nie? To jest dobre pytanie, czy nam się kończy pamięć? Dobre pytanie dlatego, że tam są gotowe klasy, które wpinasz w receiver, które powodują, że jak się zaraz ma skończyć pamięć, to on się sam stopuje. I po czasie może też się sam stopować co określona ilość czasu, żeby nie było timeoutu, nie? Więc to jest ogarnięte w ten sposób najczęściej. Czy mamy? Nie, akurat my mamy to wpięte póki co wszystko synchronicznie, nie? Mamy tylko odcięte kawałki systemu, które chcemy wydzielić kiedyś, żeby były asynchronicznie, ale na razie wszystko jest synchronicznie. Szukam, czy jest więcej pytań, ale chyba nie widzę. Dobra, to dziękuję bardzo.